Dzień dobry, cześć. Z tej strony Marta Czurkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Chciałabym wam dzisiaj pokazać taką dodatkową funkcjonalność Nearpoda, a mianowicie dodawanie szybkich aktywności w trakcie lekcji, w czasie rzeczywistym. O co dokładnie chodzi? A słuchajcie, chodzi o to, że jeśli w trakcie lekcji, w czasie rzeczywistym, którą przeprowadzamy w danym momencie, na przykład pojawi nam się jakaś taki dodatkowy impuls, że chcielibyśmy uczniom zadać jakieś pytanie, zaangażować ich w coś, być może dodać slajd, no to nie musimy w tym celu na przykład zamykać lekcji, dodać tego i jeszcze raz im uruchomić, tylko po prostu możemy to zrobić w trakcie tej lekcji. I właśnie chciałabym wam pokazać, jak to działa. Dlatego muszę uruchomić moją lekcję. Włączę lekcję, którą przygotowałam specjalnie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dotyczy ona technologii i samopoczucia. Słuchajcie, uruchamiam live participation, czyli lekcja na żywo w trakcie rzeczywistym. Od razu sobie pobiorę link dla uczniów, wkleję w nowej zakładce i sama siebie wpiszę jako uczeń do mnie. A, już jestem, widzicie, wpisana, Marta Flurkiewicz-Borkowska, zobaczcie, już mi się tutaj uruchomił slajd. Jako nauczyciel też mam informację, że już jest, że już dołączył jeden uczeń. O, proszę, zaświeciło się na zielono. W związku z tym zaczynam lekcję, przedstawiam temat, o czym będziemy dzisiaj mówić, o tym, jak technologia wpływa na Twoje samopoczucie. No i zobaczcie, później u mnie na kolejnym slajdzie pojawia się takie kluczowe pytanie, jakie zadaję podczas tej lekcji. Dlaczego dostrzeganie własnych emocji podczas wykorzystywania technologii jest ważne? No i generalnie rzecz biorąc, ja już później przechodzę do celów lekcji, co będziemy na tej lekcji robić, i później przechodzę do kolejnych aktywności, sytuacji i rozgryzania tematu, zapraszając uczniów do różnych twórczych aktywności. Ale myślę sobie, że mogłabym tutaj po tym kluczowym pytaniu, zanim przejdę do całego mięcha tej lekcji, po prostu zadać uczniom szybko to pytanie i zobaczyć, co oni odpowiedzą mi na tym etapie, jakie jest ich dlaczego. No i zobaczcie, w tym momencie nie muszę się martwić, że nie zrobiłam tego, że a mogłam dodać tą aktywność, jak tworzyłam lekcję, tylko po prostu wykorzystuję funkcjonalność u góry, Add Activity, w prawym górnym rogu, zobaczcie. Tych możliwości mamy tu więcej, natomiast ja chciałabym wam pokazać wykorzystanie pytania otwartego. Czyli ja tutaj mam pytanie, dlaczego dostrzeganie własnych emocji podczas wykorzystywania technologii jest ważne? No to teraz chcę uzyskać od wszystkich uczniów jakąś odpowiedź, nie tylko od tych chętnych, więc przepisuję tutaj to pytanie. Dlaczego zauważanie, czy też dostrzeganie, zauważanie emocji podczas wykorzystywania technologii jest ważne. Albo dobra, zrobię to dostrzeganie. Dostrzeganie własnych emocji podczas wykorzystywania technologii jest ważne. No i oczywiście mogę dodać obrazek, jakbym chciała, jakieś tak, ale tylko i wyłącznie już mogę go dodać ze swojego komputera. Już nie mam tutaj takiej możliwości, jak przy tych normalnych aktywnościach, przy tworzeniu lekcji, że mogę go dodać z zasobów Google'a. Tutaj mogę tylko go dodać z moich zasobów z pulpitu. No i udostępniam. I zobaczcie, od razu mi jako tutaj uczniowi pokazuje się to pytanie, tak? A ja tutaj widzę, że się ładuje z panelu nauczycielskiego. No to ja piszę, no napiszę tutaj krótko i będę się rozpisywać, ponieważ emocje są ważne. No i zatwierdzam jako uczeń submit i w tym momencie nauczyciel powinien widzieć i powinna się tutaj pojawić, no trochę z opóźnieniem, wiadomo, moja odpowiedź. Mogę ją sobie przeczytać, mogę oczywiście udostępnić uczniom, zobaczcie, jak nacisnę, no to się pojawia w formie udostępniania. No ja teraz udostępniłam sobie swoją odpowiedź, ale jakbym miała kilku uczniów, to tak właśnie wygląda udostępnianie innym uczniom odpowiedzi innych.
No i jak już omówiliśmy to pytanie, powiedzmy, ja już dowiedziałam się, jaka jest odpowiedź uczniów, co tam w ich głowach siedzi, no to mogę zamknąć aktywność. I w tym momencie znowu się pojawia u ucznia ten slajd główny. No a u mnie, nauczyciela, to się po prostu zamyka. Jeszcze raz nacisnę, żeby się zamknęło. No zobaczcie, u ucznia się do you want end? Yes, okej, okay, w końcu się zamknęło. Czasem trzeba dłużej po prostu poczekać. No i tak mogę przejść do kolejnych slajdów i do kolejnych etapów naszej lekcji. Mam nadzieję, że ta funkcjonalność i możliwość jej wykorzystania w trakcie lekcji bardzo Wam się przyda i też spowoduje taką uważność na to, co się dzieje właśnie na lekcji, i spowoduje, że będziecie często wykorzystywać tą aktywność, aby właśnie angażować uczniów, aktywizować ich i wyciągać od nich pewne informacje. Zachęcam do testowania.